Oglądacie magazyn Click News? Damian Dejman Miedrzycki, witam i zapraszam. Wyrównana gra do końca, ale bez happy endum. Tak w niedzielę biało-czerwoni zaczęli zmagania na piłkarskim Euro. Ostatecznie Polacy przegrali z Holandią 1-2. Zabrakło nam trochę cwaniactwa i tego nam zabrakło, że w pewnym momencie trzeba utrzymać piłkę, że w pewnym momencie trzeba więcej trochę przenieść ciężar i więcej trochę zagrożenia stworzyć, a tym bardziej my pokazaliśmy, że to potrafimy, bo później w końcówce mieliśmy swoje sytuacje. Obie drużyny od samego początku meczu na boisku pokazały charakter. Jednak to Holendrzy mieli więcej dopracowanych akcji, ale Polacy zaskoczyli. W 16 minucie po rzucie rożnym i strzale Adama Buksy objęli prowadzenie. Wielką radość biało-czerwonych 13 minut później ostudził Gakpo, oddając celny strzał na bramkę. Remis 1-1 utrzymywał się do prawie samej końcówki meczu. W międzyczasie pomarańczowi próbowali wkręcić piłkę do bramki Polaków, ale zwykle strzały Holendrów bronił Wojciech Szczęsny. Biało-czerwoni też atakowali, wiele razy straszyli Holendrów swoją dobrą formą, ale w 83 minucie marzenia Polaków o utrzymaniu remisów niestety legły w gruzach. Drugą bramkę dla Holendrów zdobył Weghorst. No to cieszymy się na pewno, że daliśmy przez moment dużo radości. Szkoda, że do końca tego nie dowieźliśmy pozytywnego wyniku i nic, no na pewno kibicom należy podziękować, bo było ich dużo, słyszeliśmy ich, wspierali nas i postaramy się zdobyć 3 punkty w kolejnym meczu. Po pierwszym spotkaniu grupowym Polska ma na koncie 0 punktów, a Holandia 3. Aby jednak poprawić humor po porażce Polaków, posłuchajmy teraz anegdotki Czesława Michniewicza. W śniadaniu wyszliśmy tam na taras, żeby sobie kawki się napić ze sztabem i Wojtek tak siedzi przy samym wyjściu, przy stoliku. Mówi, że nie będę tu przeszkadzał wam? Ja mówię, nie, Wojtek, mówię, my tu nic się poważnie nie będziemy rozmawiać, nie? A mówię, no to dobrze. Nie o to chodziło. Tak, tak. A tobie nie przeszkadzało? Tak, tak. Dlaczego Węgerowi to przeszkadzało, a tobie nie przeszkadzało? No bo wiedziałem, wiesz co, jak ja pytałem, jak to wygląda w Juventusie. Mówię, że wielu piłkarzy, zwłaszcza Włochów, pali. Mówię, że z Allegrim często pali po meczu, bo Allegri też pali. I mówi, że ulubiony... No, Buffon chyba strasznie dużo palił przecież. Buffon też, tak. A przed nami pierwsze starcie naszych grupowych rywali. W poniedziałek o 21:00 Francja zagra z Austrią. To spotkanie w Düsseldorfie. Faworytami tegorocznego Euro są właśnie Francuzi i Anglicy. Wyspiarze triumfowali tylko raz na Mundialu w 1966 roku. Anglia była o krok od złotego trofeum na Euro 2020, ale w finałowym meczu w rzutach karnych lepsi okazali się Włosi. Drugi faworyt, Francja, ma już na koncie 2 mistrzostwa Europy 1984 i 2000 oraz Mistrzostwa Świata 1998 i 2018. O tych złotych medali mogło być teoretycznie więcej, bo trójkolorowi w finałach wielkich turniejów występowali częściej. Le Bleu musieli zadowolić się srebrnymi medalami, m.in. Mistrzostw Świata 2006 i 2022, chociażby też Euro 2016. Na Euro 2020 trójkolorowi odpadli z turnieju już w 1/8 finału, przegrywając w rzutach karnych ze Szwajcarią. Polskie siatkarki turniej Ligi Narodów w Hongkongu zakończyły awansem do fazy pucharowej, ale nie obyło się bez goryczy. W niedzielę przegrały z Chinkami 0-3. Oznacza to spadek biało-czerwonych w tabeli z 2. na 3. miejsce. W ostatnim spotkaniu w Hongkongu to gospodynie turnieju były górą, nie dawały biało-czerwonym chwili oddechu, Polki gubiły się, popełniały błędy i nie były w stanie poradzić sobie z rywalkami grającymi na środku boiska. Finałowy turniej w Bangkoku rozpocznie się w czwartek i potrwa do niedzieli. Czwartkowy mecz dla Polek nie będzie łatwy, bo w ćwierćfinale zagrają z mistrzyniami Europy Turczynkami. Powiedzmy, siatkarki mają teraz kilka dni wolnego, za to siatkarze ruszą do gry. W środę w Lublanie rozpocznie się trzeci turniej fazy zasadniczej Ligi Narodów Mężczyzn. Trener polskich siatkarzy Nikola Grbić ogłosił już oficjalny skład, który zagra w kolejnej fazie turnieju. Nie zabraknie flagowych graczy takich jak Bartosza Kurka, Aleksandra Śliwki czy Norberta Hubera. U boku rozgrywającego Grzegorza Łomacza nie pojawi się Jan Firlej. W zamian za to Marcin Komenda. Trzecia faza turnieju rozpocznie się już we wtorek i potrwa do niedzieli. Polacy swój pierwszy mecz w słoweńskiej Lublanie zagrają w środę z Włochami. Na tę chwilę polscy siatkarze w tabeli Ligi Narodów są na 3. miejscu. Wyżej od nich w tabeli, bo na 1. miejscu są Włochy, na 2. Słowenia. A magazyn Click News wraca do Was jeszcze dziś. Do zobaczenia.